Cześć, witam Ciebie serdecznie. Ja jestem Kuba i witam Ciebie w drugim już poradniku do gry z Fishing Planet, z którego dowiesz się, jak łowić i dlaczego ryba nie bierze. Także zapraszam do oglądania. Jesteśmy, moi drodzy, na samotnej gwieździe, gdzie właśnie Ci to wszystko zademonstruję. Zacznijmy od tego, dlaczego ryba nie bierze. No, podstawową rzeczą, o której też mówiłem Ci w poprzednim odcinku, jest zły czas. Zły czas, w którym ta ryba po prostu nie bierze. Co mam na myśli? No musisz wcisnąć przycisk ten. Zresztą ten wykres zawsze będziesz widzieć. Tylko abym to zrobił, muszę wyciągnąć wędkę. Pokażę Ci poprzez Escape, bo te nie będzie nam działało. Zobacz, to jest ten wykres, który pokazuje nam, kiedy ryba nie bierze. No tu jest taki paradoks, bo jestem od tej 5 rano, kiedy zaczynam do Ciebie nagrywać poradnik, mamy godzinę 9 i już złowiłem prawie 8 kg ryby. Natomiast ten wykres jest podstawą. On oznacza, że jeżeli jest na szczytowym punkcie, czy to w nocy, czy w dzień, to masz po prostu branie za braniem. Ja za chwilkę ten czas zmienię, tylko oczywiście muszę wędki wyciągnąć i Ci też zademonstrować. Więc od razu powiem Ci o kolejnych rzeczach. No właśnie, jak widzisz, niby nie bierze, a bierze. Ale dobra, to będzie pretekst do wyjęcia już tych wędek, bo i tak je muszę wyciągnąć. Jestem w tej lokalizacji, bo tutaj łowię sumiki właśnie. To będzie druga bardzo ważna rzecz, dlaczego ryba może nie brać. Po zmianie czasu zobaczysz, jak ryba będzie brała. Czyli pierwszą rzeczą jest czas, żeby był on w wykresie maksymalnie wysoko. I oczywiście za chwilkę to, moi drodzy, zmienimy. Drugą rzeczą jest miejscówka, bo to nie jest tak, że rzucisz wszędzie i ryba ci weźmie. Absolutnie nie. Natomiast ja tą miejscówkę, którą mam, wybrałem dlatego, że tak jak widzisz, łowię sumiki. Chciałem ten cel też sobie tutaj, to osiągnięcie zrobić i złowić 250 sumików, dlatego jestem tutaj. Na grunt rzucam na sumiki, czasem biorą mi na to basy plamiste, a na zwykłe rybki będę rzucał tutaj na spławik i będę łowił. Natomiast zdecydowanie lepszą lokalizacją na samotnej gwieździe jest pomost. Tam też mam takie dwie miejscówki, są właściwie trzy miejscówki, ale o tym nagram osobny odcinek dotyczący samotnej gwiazdy, tu nie będziemy się rozgadywali. Czyli czas, miejscówka, nie każda miejscówka zawsze jest idealna, chociaż generalnie myślę, że wszędzie jakąś tam rybę weźmiesz i złowisz. Kolejną rzeczą zdecydowanie, moi drodzy, zdecydowanie, a nie musimy ściągać tej podpórki, niech sobie stoi. Kolejną rzeczą, moi drodzy, to jest oczywiście przynęta, którą masz na haczyku. To jest jak najbardziej przynęta. Jeśli chodzi o samotną gwiazdę, tak szczerze powiem Ci, że może pokażę Ci na podstawie sklepu, będzie łatwiej. W zależności oczywiście, jaki masz level. Tutaj jesteśmy już na poziomie gry, więc więcej przynęt nie jest dostępnych. I tutaj też powtarzam to, co mówiłem w poprzednim odcinku. Jeżeli już jesteś nad jeziorem, to nie kupuj tych przynęt w czasie gry. Kup je w sklepie globalnym wcześniej, przed wejściem nad wodę. Ponieważ tutaj te przynęty są o wiele droższe niż wcześniej. Natomiast no tutaj też, jak widzisz, nie wszystkie są dostępne, więc nie mam nawet jak Ci tego zademonstrować. Natomiast pokażę na podstawie tego, co mam. Generalnie, jeśli chodzi o... Oczywiście mam wyższy level, więc mam 26 level, więc mam dużo różnych przynęt dostępnych. Ale z tych podstawowych, które są dostępne jeszcze tam na niższych levelach, bez problemu czerwone robaki, chleb... Tam bodajże już kulki ciasta czy kulki kaszy mannej. Zdecydowanie polecam Ci właśnie psią karmę, na którą łowię, lub żółty ser. Jest taka zakładka ser. Na ser naprawdę bardzo fajne basy medalowe możesz wyciągnąć. Wiadomo, medalowy bas, bardzo dużo pieniążków, bardzo dużo XP, wszystko super, wszystko cacy i łowisz na spławik. Natomiast co do czerwonych robaków, średnio Ci bym polecał je. A to tylko i wyłącznie dlatego, że biorą na nie bardzo często albo te małe shinery, albo te wzdręgi i po prostu, no, dla mnie ryba 0,15 kg, czy 150 gram, czy 0,2 kg, no to jest po prostu jakieś pizderytko, na które szkoda w ogóle wędkę wrzucać. Dlatego też nie łowię na czerwone robaki, bo często takie rybki biorą. Wolę łowić na przykład na psią karmę, na ser i tutaj mam pewne brania sprawdzone. Zaraz Ci pokażę na podstawie tej miejscówki, tak jak mówię, odnośnie miejscówek na tym tutaj zbiorniku wodnym, to nagramy osobny odcinek. Co zrobić, żeby zmienić czas? Musisz mieć złożone wędki, dlatego te wędki wyciągnąłem z wody. Wciskamy T na klawiaturze T
No i powiedzmy, że sobie tutaj na godzinę ustawimy. Ja tak zawsze nigdy nie ustawiam na te szczytowe godziny, tylko chwilę, jak już to wchodzi, żeby zdążyć tam się rozłożyć i wszystko. Przewin czas. Raz możesz czas za darmo zmienić, nie mając opcji premium. Dobra, czas przewinęliśmy, więc teraz ryba nam będzie brała. Więc co ci tu zademonstruję? Na przykład drugą wędkę rzucę sobie. Tak jak mówię, ja tą lokalizację wybrałem, ponieważ łowię na sumiki, które chcę wyłowić. I właśnie, tu będzie też za chwilkę taki protip. Zaraz zobaczysz, jak te ryby mi zaczną ładnie brać. Czyli na pewno ważną rzeczą jest to, co masz na haczyku. Ja ci zaraz zademonstruję, że na psią karmę naprawdę fajnie te ryby biorą. Super biorą na psią karmę. Może być, oczywiście mieć znaczenie to, jaki masz haczyk. Zaraz ci też zademonstruję, że u mnie ten haczyk jest całkiem spory, jest dwójeczka. Dlatego też nie chcę, żeby jakieś pizderytka mi brały. No właśnie, i teraz przechodzimy do poradnika, jak łowić. Akurat nam się zaczepiło, to mam pretekst, żeby wyciągnąć i jeszcze raz ci to pokazać. Jak łowić? O właśnie, jeżeli widzisz takie coś jak chwast, zatrzymaj. Tam są też takie misje, później przenieś to sobie do magazynu. Jest misja, ale o tym też mówię w odcinku poświęconym Samotnej Gwieździe. Dobra, standardowo wędka wygląda tak. I sobie po prostu rzucasz, czyli klikasz lewym przyciskiem myszy, wędka rzuca. No, filozofii żadnej nie ma, prawda? Jak widzisz, ja tu mam oczywiście duży spławik. Lubię go, dlatego że nim można rzucić o wiele dalej, bo on jest ciężki. Często może ci się pojawić komunikat, że ta przynęta jest zbyt ciężka, spławik zatonie. Dlatego właśnie warto w sklepie, żebyś sobie kupił czy kupiła po prostu większy, cięższy spławik. Ja go bardzo lubię. Jest on bardzo widoczny, lubię mieć wszystko na oku. No ale, mając wędkę w ręce, wciskasz F11. Zmienia się, jak widzisz, położenie. I co teraz zrobić? No teraz nie rzucisz, patrz. No nie rzucimy, znaczy rzucisz, ale no tak w sumie nie bardzo, prawda? O, rzucisz, ale tak, no nie rzucisz. No właśnie, więc jak tu teraz łowić? Słuchaj, w momencie, kiedy wciskasz F11, oczywiście w każdej chwili możesz to wyłączyć, wciskając jeszcze raz F11 na wędce złożonej i wraca to, jak widzisz, do normy i sobie normalnie rzucisz, cyk. I rzucasz normalnie, tak jak było standardowo. Ale polecam ci czasem korzystać z tej opcji, czyli wciskamy F11 jeszcze raz. Wciskasz prawy przycisk myszy. No, ryba nam bierze, trudno, musi poczekać. Prawy przycisk myszy, wybierasz. Masz z prawej strony taki, widzisz, suwak szary. Prawda? I to pokazuje, jak daleko możesz rzucić. Już nie możemy rzucić, jak ten suwak nam się skończy. Zresztą mam koledze pod twarz, nie będziemy rzucali. Dobra, wybieramy sobie tak do połowy, lewym, klikasz szybko lewym i kiedy najedzie na ten szary, tak sekundę byś musiał przytrzymać, a złowimy sumika, jak tak bardzo nam się pcha, bo nam tu dzwoni. Koło sekundy przytrzymujesz, jeszcze raz, zaraz ci to zademonstruję, koło sekundy przytrzymujesz lewy przycisk myszy, kiedy najedzie na ten szary suwaczek. I wtedy po prostu jest to tak zwany rzut precyzyjny. Za chwilkę też zobaczysz na podstawie mojej ryby odnośnie pewnego błędu, bo ja też często mówię, że warto wracać na samotną gwiazdę i tutaj łowić rybki, ale jak widzisz, mam bardzo mało doświadczenia. Zaraz ci powiem też dlaczego. Odkryłem też bardzo ważną rzecz, którą muszę się z tobą po prostu podzielić. A mianowicie, to jest tak samo, widzisz, z rzutem precyzyjnym w przypadku gruntówki. Najeżdża i rzucamy. Dobra. Rybkę mamy złowioną. O, tu teraz pomyliłem wędki. Trudno się mówi. Jak się łowi na trzy wędki, to się człowiek pomyli. Dobra, to jeszcze raz. Jak łowić? Może akurat rybka nam weźmie. To będę mógł ci zademonstrować, ale myślę, że wezmę sobie troszkę mniejszy mniejszy haczyk. Dwójeczka jest, myślę, że troszkę za duża. Niech będzie czwórka. Nie biorę najmniejszych dziesiątek, bo mówię, nie chcesz, by jakieś pizderytka mi łowiły. Aczkolwiek dlatego polecam ci psią karmę. Dlatego polecam ci ser, bo na to nie łowi żadna wzdręga. Zaraz mogę ci to zresztą udowodnić, założyć czerwone robaki i zobaczyć, że weźmie wzdręga. Mówiłem, że ważne są lokalizacje dane miejscówki, które trzeba wykryć i to się zgadza. Tutaj, w tej lokalizacji złowisz bardzo fajne basy, ale nie medalowe niestety. Medalowe łowimy na pomoście i znowu mamy branie, jak widzisz. No bo mówiłem, zmieniliśmy czas, tak? Zmieniliśmy czas i widzisz, jest branie za braniem. Już mam 10 kg ryby złowione, siatka zaraz będzie zapełniona, 40-kilogramowa. Natomiast do czego zmierzam z tym błędem? Błędem, który popełnia najwięcej z was i ja również ten błąd popełniłem. Właściwie rozkminiałem to bardzo długo,
dlaczego tutaj mam tak mało, zobaczcie, taką dużą rybę złowiłem. No okej, kasa dosyć fajna, ale dlaczego za tak fajną rybę mam 11 doświadczenia i 3 takie stecz? Otóż, moi drodzy, ja już to wszystko wiem. I teraz właśnie ci się z tym podzielę. Najczęstszy błąd. Robicie levele, awansujecie, prawda? I w momencie, kiedy awansujecie, to kupujecie lepszą wędkę, a starą wędkę, stary kołowrotek sprzedajecie. Nie róbcie tego, bo to się po prostu nie opłaca. W sensie, słuchajcie, nie opłaca się sprzedawać tej wędki, bo za nią dostajesz grosze. To ci nie da jakichś pieniędzy. Przykładowo za wędkę płacisz 5000, sprzedasz ją za 800. Więc to się nie opłaca, te 800. Lepiej zostawić sobie tą starą wędkę, która... jeżeli już na pewnym levelu masz wędkę do, powiedzmy, 2 kg, dajmy na to. Tak zupełnie strzelam. Ja to zresztą zaraz też zrobię do potrzeb następnego odcinka i ci to pokażę w osobnym odcinku. Popełniłem również ten sam błąd, że sprzedałem wędkę do 2 kg. Czy to wędkę na spławik, czy to wędkę gruntową. Bo kupiłem lepszą. W tej chwili moja wędka jest, jeżeli dobrze pamiętam, ta gruntowa do 8 kg, a wędkę na spławik mam do 10 kg. I widzisz, w momencie, kiedy kupujesz tak zajebistą wędkę i łowisz sobie tutaj, no bo samotna gwiazda jest fajnym miejscem, gdzie możesz po prostu szybko zarobić kasę, jeśli potrzebujesz tej kasy. Tak? No tutaj akurat ta kasa nie jest duża, ale to też chyba wynika z tego właśnie, że za dobry sprzęt mam. I to jest ciekawe, jeżeli chcesz wbić ładnie, szybko XP, no bo słuchaj, przyjeżdżasz zarobić kasę do samotnej gwiazdy, wiadomo. Chcesz nabić kasę, wiem, że jak sprzedam tą siatę, to pewnie z 4 do 5 tysięcy dostanę. Coś nam się, zobaczcie, tu chwyciło samo z siebie. Widzicie, bas czerwony, no bardzo mały, bardzo słaby. I też zobaczcie, jak mam mało doświadczenia, dlatego, że mam super wędkę. I przypuszczam, że miałbym za to już 40 doświadczenia. I zmierzam do tego, że jeżeli już przyjeżdżasz tutaj do samotnej gwiazdy, żeby zarobić kasę, tu się co chwilę coś zaczepia, kurczę. Jeśli przyjeżdżasz tutaj, aby zarobić kasę, no to wiadomo, że fajnie w międzyczasie również wbijać XP, no bo chcesz jak najszybciej levelować, tak? Chcesz jak najszybciej wejść na level kolejny, 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 a nie tylko zarabiać kasę. Więc tu co mogę ci poradzić? I wrócę do tego, zrobię to specjalnie właśnie też i pod odcinek. To poradzę ci to, abyś, mówię, zostawiła wędkę, którą masz, taką do 2 kilo. Czyli przykładowo wędka do 2 kilo, kołowrotek do tam 1,8, 8,5, tak? Żyłka tak też do 1,8 kg. Czyli taka dosyć słaba wędka. Z tą wędką przyjeżdżasz tu, nawet wędką gruntową. Rzucasz na sumiki, rzucasz na basy. Czy na spławik i wtedy faktycznie masz super level. Ja nawet taką wędkę sobie skompletuję słabszą w tym celu. Możemy to nawet zrobić, jak chcesz, w następnym odcinku. I po prostu będę łowił i ci pokażę, jaka jest różnica w tych XP. Porównasz sobie z tym filmikiem. Zobacz, złowiłem basa plamistego, tam niecałe 0,8 kg. Mam tylko 15 punktów doświadczenia. Tylko 15. Oczywiście on jest zajebiście płatny. I też bardzo polecam ci ogólnie tutaj łowić basy plamiste, basy medalowe szczególnie. Basy medalowe naprawdę są super. Polecam basy medalowe, bo są mega dobrze płatne. Tutaj no ta wędka, no nie dziwię się, że tu nic nie bierze, jak co chwilę ten spławik lata na każdą stronę. Czyli pokazałem ci, jak rzucać, jeszcze raz to zademonstruję. Wyciągamy spławik. Oczywiście. Masz tutaj takie coś, plus i minus. Nie wiem, czy widzisz z prawej strony, tam gdzie są te takie... Widzisz, tutaj jest szybkość nakręcania kołowrotka. To jest prawy dolny róg, bo nie mam jak ci tego pokazać. Prawy dolny róg, tam się zmienia, widzisz, prawda? Więc to, co się zmienia, jeżeli masz w dół, no to nakręcając... Oj, teraz nie pokażę ci, bo chciałem rzucić. Dobra, popsułem, trudno. Ale dobra, pokażę ci teraz. Teraz klikając, zobacz, żyłka nam się będzie rozwijała. A tutaj, w tą stronę, to jest szybkość, w jaką kołowrotek nawija. Zawsze mam na maksa akurat. I widzisz, zmieniliśmy czas i ryba bierze za rybą. I nie mam jak ci nawet pokazać, powiedzieć, bo co chwilkę nam coś bierze. Albo sumik, albo bas. No widzisz, teraz na drugie. I co właśnie, teraz a propos poradnika, co zrobić? Teraz tą wędkę rzucamy na drugi.
a tą zacinamy i tamta ryba już nam nie ucieknie, bo jeżeli tutaj bym nie zaciął tej drugiej wędki, stracilibyśmy branie. Byłoby, że przegapiłeś branie. W momencie, kiedy to zacięliśmy, tam już sobie ta ryba jest zacięta, ona nam nie ucieknie, a ja w tym czasie mam, zobaczcie, sumika kanałowego, zatrzymaj i szybko wchodzę na drugą wędkę i cyk. Zobaczymy, czy sumik, czy bas plamisty. Tylko cały czas zwracaj uwagę na to, ile mam, to będzie można też poskrinować później, ile mam doświadczenia, a pokażę ci, jak wejdę ze słabymi wędkami. Zobacz, mam tylko 9 doświadczenia za tak fajną rybę, gdzie mógłbym mieć o wiele więcej. I dlatego właśnie w tym celu pod kolejny poradnik kupię słabe wędki, takie do 2 kilo. Dlaczego? Dlaczego ci mówię, że tutaj masz przyjeżdżać i łowić na wędkach do 2 kilo? Słuchaj, sprawa jest prosta. Wiem, co mówię, bo tak naprawdę to jest skonstruowane tak, że levele kolejne odblokowują ci mocniejszy sprzęt, który możesz wykorzystać na innych łowiskach. Ja, tak jak mówiłem w poprzednim poradniku, nie polecam korzystania na początkowym etapie z innych łowisk, dlatego że jest to nieopłacalne. Jest to strata kasy. Po prostu. Nie ma co tutaj się za dużo rozgadywać, jest to strata kasy, a rzucimy sobie raz gdzieś indziej. Na łowisku Samotna Gwiazda nie złowisz większej ryby niż kilogram. To znaczy jest jeden wyjątek, jest to bufalo małousty, tak? Nie wiem, czy dobrze teraz to odmieniam. Jest bufalo, który ma 1, tam 3 kg. I oczywiście symbolicznie raz możesz go sobie złowić, żeby tam zaliczyć jakąś misję. Chyba, że jest złów 5 bufalo, no to okej. Nie wiem, bo akurat nie patrzyłem, czy jest taka misja. Natomiast generalnie nie polecam ci, bo jest to ryba bardzo ciężka, która daje bardzo mało pieniędzy. No jeżeli przyjeżdżasz na Samotną Gwiazdę, żeby wyciągnąć jak najwięcej kasy, to szczerze najlepiej jest robić tak jak ja. Rzucasz sobie dwie gruntówki czy jedną gruntówkę na przykład basa plamistego. Ja ci zaraz pokażę. Dobrze, to się przeniesiemy. Pokażę ci w następnym odcinku te miejscówki, jak tutaj łowić. Bo to będzie w następnym odcinku typowo Samotnej Gwieździe, bo tu nie ma co się rozgadywać. To ci te miejscówki pokażę. Także już zapraszam do oglądania następnego odcinka. Taka mała autoreklama. Natomiast na spławik, na pomoście jesteś w stanie naprawdę, naprawdę bardzo fajne ryby wyciągać, przede wszystkim ryby medalowe. Więc tak podsumowując, żeby tu już nie przedłużać za dużo, dlaczego ryba nie bierze? Dlatego, że masz albo zły czas, i to sprawdzasz, zawsze zmieniasz literką T, tu nam chyba coś wzięło, nawet zobaczcie, no i to właśnie jest fajne, kiedy zmieniliśmy ten czas, zobaczcie, co się dzieje. Tylko, że no tak jak widzisz, przez to, że również wędkę mam bardzo, bardzo, no bym powiedział fajną, mocną, no to jest jak jest i doświadczenia mam mało. A wiadomo, że zależy mi na tym, żeby też te poziomy kolejne wbijać. Dlatego będzie kolejny odcinek o takim przetasowaniu w wędkach, które sobie przygotuję tutaj. Jak widzisz, no ciężko jest porozmawiać, bo ryby biorą. I to masz dowód właśnie na to, że ten czas jest bardzo, bardzo ważny, to tu wtedy masz branie za braniem i jesteś w stanie siatkę po prostu zapełnić. Druga rzecz to jest przynęta. Ja akurat tutaj, jeśli chodzi o sumy, łowię na larwy turkucia bądź na raka krojonego. Na to też bardzo ładnie właśnie bierze bas plamisty. Są to dosyć drogie przynęty i dostępne od pewnego levelu niestety. Więc jeśli nie masz któregoś levelu, to nie kupuj. No ale ja tak jak mówiłem, zależy mi na tym, żeby pewną misję tutaj spełnić i złowić te 250 sumów. Skoro jest taka misja, czemu by jej nie zaliczyć? A co? Misje są po to, żeby je realizować, prawda? Także to by było na tyle. Polecam. Tak jak mówiłem, polecam, moi drodzy, serdecznie łowić na spławik, na tym też możesz fajnie wyciągać i zobacz, tu cały czas się coś dzieje. Tutaj jeszcze jest taki patent, ja zazwyczaj właśnie tam żyłkę sobie cofam, bo tam z 5 metrów na spławiku. Jest taki patent, że jeżeli właśnie mi bierze na gruntówkę, rzucam zwykłą wędkę ze spławikiem na stojak, to ona się nie naciąga aż tak, jest szansa, że coś weźmie. Więc czas, na pewno miejscówka, bo miejscówka miejscówce nierówna,
Na pewno przynęta, no to jest jakby podstawa. Ale widzisz, na psią karmę, tak jak ci pokazuję, fajnie basy biorą, a nie bierze nam żadna wzdręga. Biorą basy czerwone, no nie jest jakiś tam super duży ten bas, tak? No ale bez problemu na psią karmę złowisz basa medalowego. Chciałbym, żebyś o tym też wiedział, czy wiedziała. Bez problemu na ser, na psią karmę złowisz fajne basy medalowe. Oczywiście je również złowisz na czerwone robaki czy na rosówki. Czerwone robaki tutaj masz za darmo, możesz raz na dobę sobie je wziąć. Ale o tym będzie dosłownie osobny odcinek odnośnie samotnej gwiazdy. Także to tyle, jeśli chodzi o to, jak łowić. Więcej tu się nie ma, myślę, co rozgadywać. Takie podstawy ci powiedziałem. Powiedziałem, co mniej więcej z czym się je. Pamiętaj tylko o tym, żeby nie sprzedawać wędek tych, no powiedzmy, do 2 kg. Jeżeli taką masz, zostaw ją sobie. Przyjeżdżając na samotną gwiazdę, żeby wyciągnąć jak najwięcej kasy, również wyciągniesz, zobacz, ile więcej doświadczenia. Bo ja mam o trzykrotnie, ja to tak rozumiem, bo czasami są dwie gwiazdy, te strzałeczki, czasami jedna, czasami trzy, więc rozumiem, że mam trzykrotnie mniej doświadczenia. Prawdopodobnie powinienem mieć doświadczenia tyle samo, ile kasy. Nigdy jakoś tam się w to nie wgłębiałem. Możemy jeszcze zrobić szybki test. I zobacz, oczywiście, kiedy miałem wędkę słabszą na spławik, to faktycznie to doświadczenie było na zielono i było w prawo, a na gruntówkach było w lewo. W momencie, kiedy kupiłem naprawdę super wędkę na spławik, mówię, do 10 kilo to jest wędka, zresztą zaraz mogę ci pokazać, jakie mam wędki, do 10 kilo, no to w tym momencie, jak widzisz, no na każdej wędce, na której bym nie łowił, tracę te XP. A przypuszczam, że gdybym tylko nie mogłem wcześniej się zorientować. Myślałem, że to jest problem z haczykiem, wiecie, bo tu jest też taki protip, że jeśli korzystasz z haczyków bezzadziorowych, dlatego nie wiem, czy widzisz, ja mam bezzadziorowe haczyki. Jeżeli korzystasz z bezzadziorowych haczyków, to masz więcej XP i super, jak najbardziej super, fajnie. Natomiast no 12 doświadczenia za tak wielką rybę, no to myślę, że to jest śmiech na sali. I myślałem, że to jest problem z haczykiem, później kombinowałem z zanętami, nic się nie zmieniało. Słuchajcie, wszystkie haczyki możliwe testowałem, przynęty wszystkie możliwe testowałem i nic. I nie rozumiałem, dlaczego tak się dzieje. A tu się okazuje, że cały jakby problem w 100% leży właśnie w tym, że jeżeli wędka jest już super, no to masz mniej XP. Na samotnej gwieździe nie złowisz ryby większej niż kilogram. Wyjątkiem jest bufalo małousty, którego, no, tak jak mówiłem, nie polecam. Jest tutaj wyzwanie, które dzisiaj podejmę, będzie osobny odcinek, za chwilkę będę nagrywał. Pójdę polować na bufalo, szalonokiego bufalo, bo jest taka misja, złap szalonokiego bufalo, także za chwilkę będę nagrywał kolejny odcinek i tutaj wtedy faktycznie wykorzystam tą fajną wędkę. Także będzie za chwilkę nagrywany odcinek, pewnie będzie jako kolejny. Także to tyle z mojej strony. Jeżeli masz jakieś pytania, coś, jeżeli chodzi o samotną gwiazdę, coś jeszcze tutaj masz z czymś problem, napisz w komentarzu, postaram się pomóc, postaram się być może nagrać to w następnym odcinku. Jeżeli będzie właśnie ono o samotnej gwieździe, pokażę ci oczywiście miejscówki, pokażę ci, jak łowię, ale to będzie już typowo o samotnej gwieździe odcinek. Także. To tyle, jeśli chodzi o temat, jak łowić, i dlaczego ryby nie biorą. No cóż, to w takim razie do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, no i oczywiście dużo, dużo uśmiechu. Pa, pa!